Dobry wieczór, kochani. Klucze osobiste jest za coaching, Ewa Budgusajm, dla 12 znaków zodiaku chińskiego. Ale dla odmiany sobie pojedziemy dzisiaj znakiem zodiaku od końca, czyli wesołe świnki. Załóżmy, że wygrałyście konkurs jadeitowego cesarza i reprezentujecie pierwszy rok w zodiaku chińskim, czyli klucze osobiste. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym są klucze osobiste, są to karty coachingowe, gdzie coach, karta, klucz zadaje Wam pytanie albo stwierdzenie, a Wy macie ten temat przemyśleć. Ja daję takie małe podpowiedzi, sugestie, coś na wieczór, coś na przedpołudnie jutrzejsze dla tych, którzy będą mieli te klucze na YouTubie rano, bo już tak się... A już się tak trochę utarło, że wieczorny live, Tomek go tam troszeczkę poprawia w dźwięku. Dzisiaj będą same klucze, więc może nie trzeba będzie poprawiać. Jeżeli nie trzeba będzie poprawiać, to jeszcze ten live zostanie zawieszony na YouTubie dzisiaj. A jeżeli trzeba coś będzie poprawiać, chociaż nie sądzę, no to może będzie jeszcze dziś. A jeżeli trzeba będzie, to jutro. Coś pomerdałam, jak to ja, ale o tej porze to już mi wybaczycie. No dobra, no to co, to startujemy. Kolejność następująca. Jeżeli ktoś z Was nie wie, jakim jest znakiem zodiaku chińskiego, w sensie jakie zwierzątko w zodiaku reprezentuje Waszą datę urodzenia, to na stronie czary.pl, to jest moja ulubiona strona, dwóch cudownych astrolożek, tam możecie sobie sprawdzić zodiak chiński, możecie sobie sprawdzać też kalendarz, możecie też poprosić je o horoskop, bo są świetne, jeżeli chodzi o astrologię, ale też I Ching, a ja dzisiaj ze zodiakiem chińskim, świnia, pies, kogut, małpa, koza bądź owca, potem mamy konia, węża, smoka, królika, tygrysa, no i bawół, szczur, który teoretycznie rozpoczął, smoka powiedziałam, smoki, moje smoki. Ok, no to co, wytasowałam, słuchajcie, pomyślałam sobie, że te, które już były, odłożyłam sobie tutaj i w razie czego je powielimy, żebyśmy wyczerpali wszystkie ponad 100 kluczy. Czwiota, idziesz też klucze wybierać? Może przyjdziesz tutaj do nas? Nie, nie wzięłam sobie wody, ale może mi gardło nie siądzie? Może mi nie zaschnie w gardle w trakcie. To co, to mobilizacja, żeby nie było, że przeciągam. To co, na kolanka? Grzeczna jest. Ok. Zodiakalna świnia. Świnka w zasadzie. Czyjej miłości pragniesz? Słuchajcie, mam coraz lepszy wzrok. Czyżby modlitwa uzdrawiania, samouzdrawiania działają? Serio? Serio? Naprawdę widzę, słuchajcie, bez okularów. Nie, żeby dokładnie... Czwiotełka tutaj zaliczyła, mówię... O, tutaj chodź, pokaż się, kochana. Usiadła sobie na pentagramie. No co? No to tutaj... To... Nie, trzeba na notesie. Ona kocha moje notesy. No dobra, no to będzie nam towarzyszyła Czwiota tutaj. Będzie zaglądała pewnie do kamery. Mam nadzieję, że nie zrzuci tutaj niczego. Czyjej miłości pragniesz? Miłość. Definicja miłości. Od razu mi się przypomina dzisiejsza konsultacja. Miłość, definicja, bo bardzo często mylimy miłość z zakochaniem, z zauroczeniem, z fascynacją. Miłość nie tęskni, miłość nie boli. Tutaj musimy zdefiniować. Zgadzam się z tym, że miłość to, taka prawdziwa miłość to namiętność, zaangażowanie i wierność. Natomiast to, czym nie jest miłość, czyli zakochanie, fascynacja, to jest pożądanie, brak zaangażowania, no i taka właściwie nie wiadomo co. Fascynacja bym to nazwała chyba, ale nic więcej. Także czyjej miłości pragniesz? Ja pracuję teraz z matczyną raną, z ojcowską raną, w zasadzie już przepracowałam. Tutaj padły pytania o kręcenia. Kochani, ja nie mam doświadczenia w robieniu wirów, to tak a propos jeszcze szybciutko. A dlaczego do tego nawiązuję? Bo w momencie, kiedy ja zapoznawałam się z wirami kobiet, ale mówię o tych wirach, o których mówimy w kontekście kobiet, to te wiry wykonuje właśnie zintegrowana kobieta ze zintegrowanym mężczyzną już z przerobionymi jakimiś traumami. Natomiast to, co robi Krysia, to ja się do tego będę odnosić dopiero w rozmowie z Krysią. Natomiast
ktoś, kto robi wiry, to a propos tego, ma mieć ugruntowaną miłość własną już. To jest wtedy jesteśmy w stanie wirować intencyjnie, w intencjach własnych i dla świata. Czyjej miłości pragniesz? Może miłości własnej wreszcie, tak? Kochani, ilu z nas kocha siebie? Ale tak, wiecie, z ręką na sercu. Ilu z nas jest wiernym sobie, własnym postanowieniom? No bo miłość, tak? Ilu z nas ufa sobie? To jest miłość własna. Czyjej miłości pragniesz? Bardzo często pragniemy czyjejś miłości, żeby wypełnić pustkę w swoim sercu, bo mamy deficyty miłości z dzieciństwa. Miłość, relacje, to jest relacja z matką. Pierwotna, ta najpierwsza relacja uczuciowa to jest miłość matki do dziecka i dziecka do matki. I tutaj w tym kontekście może być tak, że i tutaj u wielu z Was budzi się małe dziecko wewnętrzne i pragnie miłości rodzica. Nieuświadomiony sposób. I szuka i nagle się wtedy pojawiają. Ja się zastanawiam, o co chodzi z tym kryzysem wieku średniego. Kochani, to nie chodzi o żadne romanse tak naprawdę. Tu chodzi o wielką potrzebę miłości. Ale to jest nasze wewnętrzne dziecko, które nagle domaga się miłości. Czyli w pierwszym momencie potrzebujemy miłości mamy. Potem taty. Mówimy o małym dziecku, naszym wewnętrznym. Ale w dorosłym życiu pragniesz. Jak czegoś pragniemy, pragnienie. Z czym nam się kojarzy pragnienie? Jak czegoś pragniemy, to znaczy, że tego nie mamy, że mamy brak. Pragnienie. Pragnienie jedzenia, pragnienie wody, pragnienie miłości, to jest głód. Tam, gdzie mówimy o pragnieniu, tam mówimy o głodzie. Tam, gdzie mówimy o głodzie, tam mówimy o braku, czyli deficycie. A więc czy chodzi o to, żeby pragnąć miłości? Jeżeli pragniemy czyjejś miłości, to znaczy, że mamy czegoś brak. Więc pytanie, czyjej miłości pragniesz? Ponieść się do kłębka, kochani. Jeżeli dzisiaj mówimy, że pragnę tego albo tamtego człowieka, albo tej tamtej miłości, tego człowieka do siebie, to pytanie dlaczego? To jest pytanie dla zodiakalnych świnek. I dla wszystkich, którzy są w podliczbie, jednak trochę muszę wyostrzać, 51, szóstka numerologiczna, tak, ale słuchajcie, nieźle, nieźle. Czyżby moja kontemplacja, medytacja uzdrawienia działała? No lepiej widzę dzisiaj, rzeczywiście. Nie rozmazują mi, nie tańczą literki. Wow. Wow. Serio, serio. Widzicie? Nie mam soczewek. Zobaczymy, co będzie dalej. Samo uzdrawianie. Pieski zodiakalne. Czym dla Ciebie jest niezależność? Słuchajcie, bez okularów to robię. 47 klucz. No ciekawa jestem... Może dzisiaj mam lepszą taką akomodację oka. Czym jest dla Ciebie niezależność? W dobie, kiedy mówimy o wolności, o więzieniu, o niewolnictwie systemu, czy można być niezależnym, będąc niewolnikiem? Pytanie, przepraszam kochani, tutaj mi tutaj ktoś dzwoni, ale mam nadzieję, że nie przerwie nam połączenia. Niezależność. Niezależność od czego? Ja na przykład chcę być niezależna od systemu. Ja chcę być człowiekiem wolnym, ale z czym się wiąże wolność? Z odpowiedzialnością. Kiedy ja mówię o niezależności w moim rozumieniu, niektórzy mówią, dzisiaj jedna z moich kwarantek mówi, ja chcę być niezależna finansowo. Co to znaczy? W dzisiejszych czasach, czy można być niezależnym finansowo, kiedy mamy systemy kontroli, systemy bankowe, systemy operacyjne, gdy w każdej chwili mogą nam zablokować środki na koncie? Czy to jest niezależność? W jakim kierunku ta niezależność idzie? Może to być niezależność od... Nie zależy od czyjejś pomocy. Czyli jestem samodzielny, samodzielna. Nie zależy od wsparcia. Nie zależy od używek na przykład. Nie zależy od innych ludzi. Nie zależy od uczuć na przykład. Od nawyków. Od czego nie zależysz? I czym wobec tego dla Ciebie, piesku, jest niezależność? Podliczba 47, czyli numerologiczne jedenastki i dwójki. To też dla Was klucz. Jak policzyć, sumować, najlepiej cyfry daty urodzenia, chociaż innymi metodami też liczymy. Liczę tą najprostszą, wertykalną, natomiast są jeszcze inne. Nie będziecie tego liczyć ręcznie, najprostszą sobie możecie to obliczyć. To jest ta podstawowa. To mamy pieski. Kogut. Czternastka. No ciekawa jestem. Gdybyś potrafił pokonać swoje ograniczenia... No, 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 no,
to kim byś był? Sprawdzę, czy dobrze przeczytałam, czy tylko zgaduję. Tak jest, trochę zgadywałam. Pokonać ograniczenia. Kochani, co tak naprawdę nas ogranicza? No. Ktoś by powiedział, mam ograniczenia finansowe. Czy rzeczywiście? Pamiętacie, jak kiedyś Wam podsyłałam materiał Wysikaj się wreszcie Eweliny Stępnickiej? Bardzo fajny materiał dotyczący tego, że tak naprawdę ograniczenia mamy w sobie. Kiedy dzisiaj rozmawiałam z jedną z moich kwerentek, sama sobie szukała ograniczeń. Ja zawsze wychodzę z założenia, chcesz szukać sposobu, nie chcesz szukać powodu. Czasami nie chcemy pewnych rzeczy, albo sobie tego nie uświadamiamy. Co nas ogranicza? Może nas ograniczać fantazja, może nas ograniczać nasze ciało. Tak, na przykład, mój łokieć. Dzisiaj jakoś tak, dzisiaj parzę łapki. Paliłam intencje i jakoś tak dzisiaj parzę łapki, a teraz jeszcze się walnęłam w łokieć. Ciekawe, totalna biologia się kłania. Co nas ogranicza? Mogą nas ograniczać przepisy na przykład. Co Ciebie ogranicza? Może Cię ograniczać... No właśnie, co? Kogucie. Koguty w ogóle to są takie zodiakalne postaci w zwierzyńcu, czyli cechy, które nas charakteryzują, barwne. Takie, które lubią być na pierwszym miejscu. No, nie powinny się nudzić. Co Cię ogranicza? Kogucie. Pomyśl. Pomyśl, zastanów się. Małpa. Zodiakalna małpa. Drogie małpki. Pod liczba 106, czyli numerologiczne siódemki. Czego nie dostałeś od swojej mamy? Wracamy znowu do procesu matczyna, mama, matczyna rana. I czego nie dostałeś? To jest bardzo ważne pytanie, które można sobie zadać w kontekście właśnie relacji międzyludzkich, relacji związków w perspektywie. Mogliśmy nie dostać miłości, mogliśmy nie dostać bliskości, mogliśmy nie dostać zainteresowania. Dzisiaj z jedną z kwerentek rozmawiałyśmy, że jej mama była jakby zamrożona. To jest ta nieobecność emocjonalna. Ja mam takie poczucie, że ja wobec mojego syna momentami taka mogłam być i w pracy ze swoją matczyną raną. Miałam takie poczucie od razu winy. Boże, ja byłam niedobrą mamą albo nieodpowiednią. Kochani, w momencie, kiedy wchodzicie w proces matczynej rany, weźcie też pod uwagę to, że będąc rodzicami, a szczególnie kobiety, mogą się w Was takie głosy odzywać. I od razu uprzedzam. Byłyście takimi mamami, jakimi potrafiłyście być w tym momencie. Tak jak Wasze mamy nie mogły być innymi mamami, bo nie umiały, nie potrafiły, nie mogły. Ich wewnętrzne granice, bariery, traumy, je ograniczały, tak jak Was ograniczały. I teraz, kiedy przepracowujecie swoje matczyne rany, mogą Wam się do głosu dobierać, właściwie dochodzić do Waszych sumień, do Waszego poczucia winy, dokopywać się właśnie te Wasze zachowania, postawy, które odnajdujecie w pracy ze swoją matczyną raną. Z tym też można pracować ze swoim dzieckiem. To nie jest nic, czego nie można przepracować. To bardzo pięknie pokazuje Magdalena Szpilka w swoich materiałach dotyczących matczynej rany. Czego nie dostałeś od swojej mamy? Jeśli teraz masz te braki, deficyty, to co omawialiśmy wcześniej, to zastanów się, pomyśl. Daj to sobie teraz jako dziecko, jako dorosłe dziecko. Uznaj te braki, te deficyty u swojego wewnętrznego chłopca, wewnętrznej dziewczynki. I podaruj to sobie. I to jest małpa zodiakalna i wszystkie numerologiczne siódemki. 22 dla naszych owieczek kus, koza. 22, czyli wszystkie czwóreczki. Zmieniaj marzenia w cele chyba. To już zgaduję. Marzenia w cel. No tak, właściwie ktoś kiedyś powiedział, ja nie mam marzeń, ja mam cel. To jest fajne. To jest stwierdzenie. Ja mam 22 w portrecie, czyli w zasadzie powinnam to teraz materializować. I to też taka sugestia dla 22 i dla wszystkich liczb kreujących, w sensie ludzi, którzy mają liczby kreujące w portretach. Największym dylematem właśnie tych ludzi, którzy mają problem z realizacją siebie w życiu, to jest brak marzeń, a tym samym brak celu.
Chcę być szczęśliwa. Dobrze, ale zdefiniuj, czym jest dla Ciebie szczęście. O czym marzysz? Bo marzenia zamienisz w cel. A cel zmaterializujesz, bo tak jest. Droga kozo. Także 22. Kolejny klucz. 73. Dla konia zodiakalnego. Potrafisz o wiele więcej, niż Ci się wydaje. Słuchajcie, dzisiaj te świece się w ogóle nie chcą palić. Słyszę, że się wygasają. Jakiś dzień jest taki... Właśnie. Potrafisz o wiele więcej, niż Ci się wydaje. Praca z cieniem jungowskim. W portretach numerologicznych cień jungowski możecie obliczyć sobie samodzielnie, sumując dzień i miesiąc urodzenia, o ile nie przekracza dzień 22. Jeżeli przekracza, to musicie od liczby daty dnia urodzenia odjąć 22. Wtedy mamy symbolicznie kartę. Czy fioteł przychodzi? Coraz bliżej, coraz bliżej. Słuchajcie, jakaś magia się dzieje w moim domu, bo fioteł nie jest taki chętny, żeby tutaj podchodzić. Dodacie miesiąc i macie swój cień jungowski. Co macie w cieniu jungowskim? W cieniu jungowskim macie nie tylko swoje słabe strony, ale również talenty, dary, których sobie nie uświadamiacie. I pamiętajcie o tym, że to, co fascynuje nas w innych, to, co nam się podoba, to, co nas inspiruje, to bardzo często są nasze nieuświadomione cechy, talenty, dary. Podziwiamy innych, a nie myślimy o tym, że jesteśmy właśnie tacy, jakich podziwiamy naszych właśnie idoli, autorytety. Przypominam, że my nie mamy relacji z osobami, tylko z emocjami. I my przyglądamy się tak naprawdę tym ludziom z zachwytem, a nie myślimy o sobie. Także potrafisz więcej, niż Ci się wydaje. Tylko zajrzyj w swój cień, zmobilizuj się, bo i to jeszcze takie pod liczbę 73, to jest dziesiątka jedynka wzmocniona zerem. Czyli ja lider, wzmocniona zerem to zwielokrotnione do 10. Dziesięciokrotnie więcej potrafisz niż myślisz. Idź do przodu, przyjdź jedyneczko do przodu, tak? Jak najbardziej potrafisz. Wąż zodiakalny. Przypominam, zodiak chiński pod liczbę 19. Tutaj znowu mamy dziesiątkę wzmocnioną zerem. 19 karma władzy. Tu bardzo ważne, w odróżnieniu tutaj do tej dziesiątki, siódemki, siedemdziesiątki, których jednak trzeba było wziąć tę wodę. Ale już nie będę wstawać, już więc jesteśmy w połowie zodiaku. 19. Władza. Jeżeli jesteś liderem, zarządzaj przez charyzmę. Nie narzucaj, nie bądź autorytarny, nie bądź tyranem. Ale też 19. Nie rywalizuj. Nie rywalizacja, tylko kooperacja, współpraca. To jest 19. To dla Was. I dla wszystkich zodiakalnych węży, już mnie oko boli, znaczy to, bo ja pracuję prawym okiem, wiecie, moje lewe to jest takie uśpione. Jakie przekonania tworzą Twoje podstawy życiowe? O właśnie, przekonania. Tego nie potrafię, tamtego, ja tak o sobie kiedyś mówiłam. Ja nie potrafię pływać. Ja nie pójdę na pływalnię, bo ja nie umiem pływać. Ja jestem nieśmiała. Całe życie pracowałam z ludźmi. Sprzedaż, teraz z Wami. Ja mówię o sobie, że jestem nieśmiała. Jedna z moich znajomych powiedziała, ty weź zrewiduj swoje przekonania o sobie, bo ty nie jesteś nieśmiała. Gdzieś w środku jest ta mała Karolina Ewa, która jest nieśmiała. Ale może te kulki, te połączenia neuronowe między tymi kulkami się pozmieniały już, a ja tylko tak o sobie myślę, już tak nie jest. No właśnie. I teraz tak, postawa życiowa. Ja nieśmiała, nigdzie nie pójdę, nie wyjdę do ludzi, nie będę pracować w działach, gdzie wymagany jest kontakt z ludźmi, mówię o sobie, tak? Czegoś nie potrafię. A może jesteś zbyt pewny siebie? A może jesteś perfekcjonistą? Jakie przekonania? Przekonania, że co? Tworzą, determinują Twoje postawy życiowe. I to jest dla zodiakalnego węża. Smoki, czyli ja. No ciekawe. 62 klucz, czyli ósemka numerologiczna również. Co daje Ci bezpieczeństwo? To jest trudne pytanie.
Znaczy oczywiście dla mnie, co daje mi teraz bezpieczeństwo? To, co teraz przepracowujemy. Bezpieczeństwo pierwotnie to jest nasz ojciec. Mama to są relacje i związki, bezpieczeństwo, byt, materia to jest tato. No ja tego bezpieczeństwa w dzieciństwie nie miałam. Potem próbowałam sobie to zapewnić sama. Natomiast życie mi pokazało, że no taka Zosia Samosia, to ja nie mogę być. Bezpieczeństwo. I też to ciekawe, bo przerabiam to z moimi kwerentkami. Co mi daje poczucie bezpieczeństwa? Kiedy się czujesz bezpieczna? No i najczęściej pojawia się pieniądze. To mi da bezpieczeństwo. No dobrze, masz pieniądze i co? I nie możesz nic kupić. Czy czujesz się bezpieczna? Poczucie bezpieczeństwa. Co nam daje? Kto nam daje? Kiedy się czujemy bezpiecznie? Bezpieczeństwo to jest też zaspokojenie tych podstawowych potrzeb. Czuję się bezpieczna, bo wiem, że będę miała co jeść, będę miała co pić, będę miała gdzie mieszkać. Tak? To jest poczucie bezpieczeństwa. Czujemy się w relacjach bezpiecznie w momencie, kiedy partner deklaruje, że będzie z nami. A jeżeli nie zadeklaruje, to się czujemy bezpiecznie? To znowu pracujemy z neurotyzmem. Bezpieczeństwo. Ktoś mówi, czuję się bezpiecznie, jak mam płot wokół domu. Jak go nie mam, to nie czuję się bezpiecznie. Co daje poczucie bezpieczeństwa? To jest pytanie dla mnie i dla wszystkich zodiakalnych smoków oraz wszystkich numerologicznych ósemek. Królik. Królik, inaczej zając. Dziewięćdziesiąty czwarty klucz, czyli trzynastki, czyli czwóreczki numerologiczne. Trochę zgaduję już. To Twoje życie mija. Rusz się i zrób coś z nim. Ale trochę zgaduję, przyznam szczerze. Ale tak na pewno jest. To Twoje życie mija. Rusz i zrób coś z nim. To prawda, życie mamy tylko jedno, a czas jest naszym najważniejszym zasobem. I nie ma ważniejszego. Ja mam taką skłonność do marnowania czasu, przyznam szczerze, albo do kontemplacji czegoś, co tak naprawdę nie ma znaczenia, do rozkminek nad czymś, co się wydarzyło i już nie wróci. To już było, to minęło. Życie mija i teraz żyjmy. Właśnie kiedy mamy żyć, tak? Zrób coś z nim. Jeżeli jesteś niezadowolony, niezadowolona ze swojego życia, drogi króliku, to wychodź z nory i zmieniaj. Okej. Tygrys. 43 klucz, siódemka numerologiczna i 43 w podliczbie. No chyba już jednak muszę te okulary. Kto boi się w Tobie? Strach. Strach, lęk. Analizowaliśmy to wczoraj w przestrzeni świadomego życia, gdzie ja już troszeczkę taka byłam zmęczona tą dyskusją, dlaczego ja chcę wychodzić poza strach, bo nie można żyć cały czas w lęku i w strachu. Czy można żyć w lęku i w strachu? Już pomijam myślenie tunelowe, to nie życie. Kto się boi? Pierwotnie w nas jest lęk przed śmiercią. Ten lęk pierwotny. My się boimy. Kto się boi? Na początku boi się małe dziecko, które się rodzi. Bardzo przywiązane do mamy, boi się, że nie będzie zaopiekowane, że mama nie nakarmi, że mama nie przewinie. No jesteśmy bezradni jako małe dzieci. Więc ten pierwotny lęk jest już właściwie od poczęcia, można byłoby powiedzieć, tak? Rodzimy się z tym pierwotnym lękiem przed śmiercią. Pomijam kwestie inkarnacyjne, pomijam kwestie wieczności duszy. Bo to jest coś, czego sobie większość ludzi nie uświadamia. Kto się boi? Może wewnętrzna kobieta boi się być porzucona przez mężczyznę. Może wewnętrzne dziecko boi się być porzucone przez tatę czy przez mamę, bo nie przeżyje, nie przetrwa. Może wewnętrzny pracownik, który boi się straty pracy albo braku uznania. Może wewnętrzny... Właśnie, kto? Przemyśl to, tygrysie, a ja przechodzę do klucza dla bawołów. Przedostatni znak... O, tu już mi się wyciągnęła... Wysunęła kolejna już dla szczura, więc zostawię dla szczura już przygotowaną kartę. Ósmy klucz. Od czego chciałbyś zacząć zmieniać swoje życie? Słuchajcie, no nieźle.
Widzicie, nieźle. A to nie są takie, wiecie, wielkie literki. No dobra, kontynuujemy medytację, modlitwę samouzdrawiania. Link macie w filmikach. Naprawdę cudna jest ta medytacja, przynajmniej dla mnie. Kto skorzystał, to dajcie znać, czy zrobiliście sobie tę kontemplację, w jakiej formie. Jestem bardzo ciekawa, bo to jest jedna z, dla mnie, z takich bardziej otwierających mnie. Oczywiście Wy możecie mieć swoje. Jeżeli macie, to też podeślijcie nam te medytacje. Może ktoś zechce skorzystać, może ja też wypróbuję. A tymczasem wracam do zodiakalnych bawołów. Od czego chciałbyś zacząć zmieniać swoje życie? Ci omawiałam w live porannym w kontekście wirów, czyli kręceń krysi, ale też w kontekście koła fortuny, czyli tych materiałów, które analizujemy bardzo często, a koło fortuny jest jedną z najmądrzejszych kart w tarocie, które mówi o tym, że wszystko jest w życiu zmianą. Zmiany nas kształtują, zmiany nas rozwijają. Właściwie nie ma czegoś takiego, żeby było stałe. Nawet jeżeli chcemy coś zatrzymać, to się dewaluuje. Nie chcemy już w pewnym sensie tego, co było. Gdzieś jest wewnętrzny imperatyw do zmiany. Ruch, koło fortuny, cztery pory roku. Ruch, tarcza zegara. Tak naprawdę jesteśmy w ciągłym ruchu. Zakładając, że Ziemia jest kulą, to też jest w ciągłym ruchu. Od czego? Może najpierw od porządku w swoim życiu? A może od bilansów? A może warto się zastanowić, czego chcę? Także to jest bawół. I ostatni znak zodiaku chińskiego. Ostatni znak zodiaku. Czego trzymasz się uporczywie? 87 klucz. Czyli numerologicznie mamy tutaj 15, wibracja diabeł, namiętności, pożądanie i szóstka, związki. Numerologiczne szósteczki. I zodiakalne szczury. Czego trzymasz się uporczywie? Czasami trzymamy się uporczywie przekonań. Czasami uporczywie trzymamy się właśnie czego? Czasami bycia z kimś, z kim nie chcemy być. Czasami pracy, która nam daje pieniądze, ale nie daje satysfakcji. Czego trzymamy się jeszcze uporczywie? Może właśnie tej stagnacji. Boimy się zmiany i stąd ten upór. Uporczywie. Przy okazji warto zapytać, dlaczego. No dobrze. To mamy omówionych 12 znaków zodiaku. I od końca przeczytam, sprawdzając, czy wszystkie mamy. Czyli tak, zaczęliśmy dzisiaj od świnki, ale powtórzę pytania od końca. I mamy tak. Szczur. Jeszcze raz. Szanowny szczurze, czego trzymasz się uporczywie? Pierwszy znak, drugi znak. Bawu, od czego chciałbyś zacząć zmieniać swoje życie? Kolejny znak od tyłu idąc. Kto się w tobie boi? Tygrys. Zając, czyli królik. To twoje życie mija, rusz się i zrób coś z tym. To jest czwarty znak. Piąty. Smok. To wszystkie ogniste smoczki. Co daje ci bezpieczeństwo? Wąż. Jakie przekonania tworzą twoje podstawy życiowe? Koń. Potrafisz o wiele więcej, niż ci się wydaje. Koza. Zmieniaj marzenia w cele. Małpa. Czego nie dostałeś od swojej mamy? Po małpie mamy koguta. Czym dla ciebie jest niezależność, kogucie? 11 znak zodiaku. W tym przypadku pies. Gdybyś potrafił pokonać swoje ograniczenia, to kim byś był? I świnka, czyjej miłości pragniesz? No to mamy 12 znaków omówione. Zastanawiam się, co jutro, ale może jutro w końcu opowiem o tym, co się wydarzyło w Chorzowie na targowisku. Potem zrobimy klucze. No zobaczymy. Jeśli klucze, to pomyślałam sobie, że może, a rzadko to robię, żeby Wam tak troszeczkę różne horoskopy, w sensie różne horoskopy przedstawić, to może celtycki drzewa i będziemy sobie analizować drzewa. Ja podobno jestem wiedźmą od drzew, to
poszukam, gdzie jest ściąga, jaka data urodzenia charakteryzuje drzewa, a może sami już sprawdzicie w międzyczasie. Z tego, co pamiętam, jestem jarzębiną, ale może coś się zmieniło. Zobacz. To co? To może pojedziemy sobie jutro horoskopem celtyckim, czyli drzewa. Hmm? Widzimy się mniej więcej tak jak teraz, to znaczy plus minus 19:20, bo u mnie to trudno jest tak co do minuty zaplanować. I do jutra. Także pozdrawiam Was, chiński zwierzyńcu, a jutro będziemy szumieć się z drzewami. Ciekawa jestem, jakimi drzewami będziecie, a to Was też zmusi troszeczkę do poszukiwań, jakie drzewo reprezentujecie. Tymczasem życzę Wam dobrej nocy, kochani. Czpiotka zasnęła tutaj koło mnie. Widzimy się jutro i słyszymy się jutro. Może w ciągu dnia Wam coś nagram o Chorzowie, a po prostu klucze zostawię na wieczór, bo te klucze są takie właśnie moim zdaniem optymalne. To co? Buziaki, dobrej nocy, kolorowych snów, wypoczywajcie, pamiętajcie, że 19:21 to jest najlepszy czas na miłość, na przytulanie, na seks, na przyjemności relaksacyjne, może jakaś joga, pożegnanie dnia, pożegnanie słońca. Zostawiam to Wam, wyciszamy się. Dobrej nocy, pa! Do zobaczenia jutro.